co on planuje. Spójrzmy, kochani, dzisiaj, co on planuje w stosunku do ciebie i w stosunku do waszej relacji. Jakie są jego myśli, emocje, uczucia, jakie są jego plany, zamiary. Spójrzmy na to wszystko dzisiaj w kartach Lenormanda i Tarota. Dziękuję, że odwiedzasz mój kanał. Proszę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem koniecznie dziś mój kanał, ponieważ wtedy tylko dostaniesz moje codzienne wróżby za darmo. Proszę również za wymianę energii, czyli komentarze, czy z Państwem ta wróżba rezonuje. Proszę o feedback, Wasze historie, proszę o lajki dla wymiany właśnie energii i interakcje. Dziękuję serdecznie z góry i zajrzyjmy dzisiaj do kart Lenormanda i Tarota. Jakie są jego plany w stosunku do ciebie? Jest to niezależne od płci, czyli niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, jesteś po prostu osobą pytającą i dotyczy to osoby, o którą pytasz, której jesteś zakochana. Na poziomie jego głowy ma wielkie blokady, jest obciążony. Nie ma harmonii w tej chwili, ponieważ izoluje się, jest niedostępny, być może nawet zimny uczuciowo. Nie możesz do niego dotrzeć, być może nawet nie macie ze sobą kontaktu lub dialogu, czyli komunikacji. Odcina się. Jest niedostępny, nie odpisuje, być może robi ghosting tak zwany, czyli nie odpisuje nawet na Twoje wiadomości. Jest obciążony, obciążają go właśnie te emocje, myśli, uczucia. Blokuje się na intymność z Tobą, na sprawy seksualne, blokuje kontakty, blokuje tej chwili, w chwilę właśnie jakieś romantycznej intymności. Pragnie również harmonii, ponieważ jest to na poziomie jego głowy, czyli myśli o tym, by była harmonia. Niemniej jednak jest w tej chwili obciążony tym związkiem, właśnie no, wszelkimi sprawami, też być może swoimi, ale pytamy tutaj o sprawę jego i Twoją, czyli sprawę Waszej relacji. Czyli jest obciążony i potrzebuje czasu dla siebie, potrzebuje wszystko przemyśleć, blokuje kontakt i blokuje właśnie tutaj intymne Wasze piękne momenty. Co w jego sercu? W jego sercu jest w tej chwili odcięcie emocji, uczuć, odcięcie wszelkich kontaktów do ciebie. Być może cię zablokował nawet na WhatsAppie, Messengerze i tak dalej, innych środkach jakiejś komunikacji, tak? Jest też zraniony, jeśli chodzi tutaj o sferę serca, sferę uczuć, emocji, jest zraniony. Coś go zabolało, także blokuje właśnie tutaj, przecina, ucina, zrywa jakby te więzy emocjonalne i uczuciowe do ciebie. Niemniej jednak jest tutaj wyjście z sytuacji, nowa szansa, nowe otwarcie się na ciebie, na tą relację, i uleczenie, umocnienie, wyleczenie tych wszystkich tutaj waszych jakichś kryzysów. Czyli chce odczekać tutaj w izolacji, tak, sam chce się wzmocnić, chce przyjść do ciebie znowu wzmocniony, silniejszy, stabilniejszy, uczuciowo, emocjonalnie, ponieważ był właśnie tutaj i zablokowany, i obciążony na poziomie głowy i serca, więc chce przyjść do ciebie silniejszy, bardziej męski, pokazać się stabilniejszy. Chcę na pewno uleczenia tych wszystkich tutaj kryzysów, kłótni, blokad,
na pewno odblokuje cię na tych, nie wiem, WhatsAppie i Messenger i tak dalej i będzie jakiś nowy kontakt, będą nowe spotkania, nowa komunikacja, pogodzenie się, być może nawet właśnie tu wyjaśnienie wszystkich spraw, polepszenie sytuacji w każdym bądź razie. Co on zamierza, co planuje, taki jest temat naszej wróżby, więc teraz będzie właśnie odpowiedź na nasze pytanie, co on planuje. Planuje kontaktów z Tobą, planuje napisać Ci coś, poinformować Cię o czymś właśnie, co jest dla niego ciężkie, dlaczego potrzebuje teraz izolacji, dlaczego blokuje tak często lub dlaczego zablokował Cię, zablokował się również emocjonalnie, uczuciowo, chce z Tobą o tym porozmawiać, szuka kontaktów do Ciebie, szuka pomostów, czyli chce Cię spotkać, chce z Tobą komunikować, myśli o Tobie. Wie, że się odwróciłaś na razie, że patrzysz w przyszłość, że myślisz właśnie o innych planach, że jesteś jakby odwrócona od kontaktu, od spotkań, ale on pragnie odbudować właśnie kontakty z Tobą i spotkania. Także to są jego plany. Jeszcze dopytałam tutaj właśnie, o co mu chodzi w tych kontaktach, w tych planach, w tych rozmowach. Więc chodzi mu o wierność, lojalność, o przyjaźń. Jest Twoim wiernym przyjacielem, partnerem. Jest na pewno skłonny, by wszystko wróciło do normy. Chce spotkań i chce związku z Tobą. Wyszła karta związku, czyli relacji. Chce naprawić to wszystko poprzez spotkania, rozmowy, poprzez odnowienie kontaktów, pogodzenie się, wyjaśnienie wszystkich spraw. Jest na pewno wiernym w tej chwili partnerem, myśli o Tobie. Tutaj byłaś jako osoba pytająca, czy w ogóle była ta osoba pytająca, czyli myśli o Tobie, myśli właśnie o relacji z Tobą. Karta na dnie talii Lenormanda, karta wyjaśnienia wszystkich spraw, nadzieja na polepszenie, spełnienie marzeń, na wyjaśnienie wszystkich konfliktów, na piękny czas znowu ze sobą, czyli nadzieja na nową fazę w Waszym związku. Związek pod szczęśliwą gwiazdą, czyli ta karta rokuje na pewno pozytywne rozwiązanie wszystkich konfliktów i wszystkich spraw, które między Wami właśnie są obciążające. Dopytałam również Tarota, jakie on ma plany w stosunku do Ciebie. Na pewno jest tutaj cierpiący, serce po prostu zranione, co mówiła też ta karta kosy, tak, w Lenormandzie. Czyli jeśli chodzi o uczucia i emocje, czuje się bardzo zraniony, czuje się bardzo dotknięty, nie wiem, jakie były problemy właśnie między Wami, dlatego też blokuje się, dlatego też właśnie izoluje się, ma chwilę samotności, potrzebuje być sam, by przemyśleć wszystko, myśli, że ten związek go obciąża właśnie emocjonalnie, uczuciowo, mentalnie. Właśnie tutaj mamy potwierdzenie w tarocie, że cierpi właśnie z przyczyny tego, co się między Wami tutaj stało, popsuło, co właśnie się złego, negatywnego wydarzyło. Niemniej jednak myśli o rozwiązaniu Waszych spraw w stronę pozytywną. Myśli, byście właśnie się spotkali, komunikowali ze sobą, by była tutaj nadzieja na nowe rozwiązanie, na to, by był on Waszym zwycięzcą, tak? Także chciałby właśnie tutaj się pogodzić, wyjaśnić wszystkie sprawy. Jest tutaj as kielichów, czyli uczucia, emocje wielkie, ogromne, narodzą się znów. I też są, ponieważ jest cierpienie właśnie na ten moment w sferze właśnie myśli, uczuć, też mentalnie. I narodzi się coś nowego, narodzi się nowa szansa. As, czyli początek nowej ery, nowej fazy, nowy początek, nowa szansa na rozwinięcie pięknych uczuć, pójście za głosem serca, wsłuchanie się właśnie we własne uczucia i emocje. Ta karta rokuje właśnie na powrót, na nową szansę,
o czym on teraz myśli i co planuje, ponieważ wróćmy do sedna pytania tej wróżby, co on planuje w stosunku do ciebie, w stosunku do tej relacji. Planuje nowy początek, rozkwit emocji i uczuć. Tutaj jest też na dnie karty Tarota Król Mieczy, czyli pokazuje się on właśnie zablokowany, silny, zimny, myślący rozumem, odcinający właśnie tutaj, nie wiem, twoje kontakty, odcinający również uczucia, emocje, ale w sercu właśnie pragnie powrotu, pragnie wyjaśnienia wszystkiego, tylko jest teraz bardzo racjonalistycznie myślący, analityczny, myśli bardzo właśnie tutaj intensywnie, co ma zrobić, jak ma to wszystko naprawić i trudno mu jest w tej chwili, w tej fazie właśnie pokazać emocje i uczucia. Na pewno jest też emocjonalnie, uczuciowo obciążony, co pokazały właśnie tutaj karty Lenormanda wcześniej już. Także myśli bardzo tutaj racjonalnie o tym związku, o tobie i o tej relacji. Na pewno mu jest na ten moment ciężko wysłowić się, zwerbalizować właśnie to, co czuje i jakie ma emocje do ciebie. Ale tak jak mówiłam, karty Lenormanda pokazały, jego plany są wierność, lojalność, przyjaźń, spotkania i związek. Czyli pomyślne plany na temat właśnie waszej relacji. Zobaczmy teraz jeszcze w tym oraklu miłości, co on chce nam powiedzieć. Tutaj już mi wypadła karta, tylko dotknęłam, więc wezmę tą, która mi wypadła. Zeit, czyli czas. Du willst etwas aufbiegen oder brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Czyli chcesz coś na siłę, jakby zmusić coś na siłę, tak? Za wszelką cenę chcesz szybko coś, nie wiem, przyspieszyć, chcesz już szybko rozwiązań, chcesz szybko zmusić go do działania, ale motto tej karty jest Last Ending and Zeit, czyli zostaw tym sprawom czas. Zostaw ten czas, by wyjaśniło się to powoli wszystko, solidnie, samo, by właśnie partner do ciebie przyszedł, wyszedł z tych blokad, z tych tutaj obciążeń, tak, które ma, na pewno ma. Nie wątpię w to i tu karty pokazały to od razu. Czyli żeby on wyszedł z tych blokad, z tych swoich tutaj lęków we właściwym czasie, by odezwał się do ciebie we właściwym czasie i powiedział ci o swoich emocjach i uczuciach, jak będzie on na to właśnie gotowy. Także last ending and sight, zostaw tym sprawom czas, niech czas właśnie wyleczy tutaj wasze rany, wyjaśni wszystko i we właściwym czasie wszystko rozwinie się pozytywnie. Także pasuje karta do tej wróżby, wypadła mi sama, więc życzę Państwu cierpliwości, opanowania, wstrzemięźliwości i życzę Państwu, by te wszystkie tu blokady, obciążenia puściły, odeszły właśnie z czasem i by wszystko rozwiązało się pozytywnie po Państwa myśli. Dziękuję serdecznie, proszę o lajki, komentarze, interakcje ze mną. Dziękuję i do usłyszenia już niedługo.